Od tego wydarzenia minęło już kilka ładnych lat, ale wciąż na samą myśl przechodzą mnie dreszcze. Pewnego dnia wybrałem się do baru w mojej okolicy. Mieszkałem tam już od ponad 10 lat, jednak nigdy wcześniej nie widziałem tego baru. Ze środka dochodziła dziwna muzyka, bardziej przypominająca straszne odgłosy. Z ciekawości wszedłem do środka, gdzie zastałem mnóstwo ludzi. Pośród nich było również wiele pięknych kobiet. Usiadłem przy barze z myślą, że wszystkie najpiękniejsze kobiety świata zebrały się dziś w jednym miejscu. Barmani byli niezwykle uprzejmi i sympatyczni. Gdy powoli piłem drinka, moje oczy spotkały się ze wzrokiem pięknej kobiety, która po chwili do mnie podeszła. Zestresowałem się i starałem się unikać jej spojrzenia. Zawsze w takich momentach serce bije mi jak oszalałe. Podeszła i powoli zbliżyła swoją twarz do mojej. Nie mogłem złapać oddechu z tego stresu. Bijąca od niej woń alkoholu pachniała jak najdroższe perfumy. Ta niekończąca się chwila trwała dla mnie całą wieczność. Nie mogłem uwierzyć, gdy zapytała mnie, czy chcę pójść do niej. Kiedy już byliśmy u niej, była dla mnie niezwykle czuła i mówiła, że od razu się we mnie zakochała. Było mi tak dobrze, że nawet nie wiedziałem, kiedy zasnąłem. Rano uświadomiłem sobie, że leżę w jakimś ohydnym, opuszczonym domu, a dziewczyny nigdzie nie było. Materac był cały ubrudzony czymś przypominającym krew. Zacząłem rozglądać się po pokoju, jednak nie było w nim nic oprócz pajęczyn, brudu i myszy. W ciszy towarzyszyły mi odgłosy owadów i wiejący wiatr przebijający się przez rozbite okna. Gdy wybiegłem z domu, zorientowałem się, że jestem w środku lasu. Myślałem sobie, jak mogłem spędzić noc w tak ohydnym miejscu i kim była tamta dziewczyna. Pod domem stał mój samochód, więc natychmiast do niego wsiadłem i odjechałem stamtąd. Kiedy później sprawdzałem nagranie z kamerki, którą mam w samochodzie, byłem wstrząśnięty. Na nagraniu jechałem do tego domu zupełnie sam i rozmawiałem sam ze sobą. Zacząłem więc zastanawiać się, z kim spędziłem tę noc i co u licha się tu dzieje. Od tamtej pory coś dziwnego zaczęło dziać się z moim ciałem. Bił ode mnie brzydki zapach, moje oczy poczerwieniały, a z każdym kolejnym dniem moja skóra robiła się coraz bardziej fioletowa. Oprócz tego traciłem na wadze i wiecznie nie miałem energii. Często mdlałem w losowych momentach i nie mogłem się podnieść. Wstanie z ziemi zajmowało mi nieraz nawet 15 minut. W pracy nie mogłem na niczym się skupić. Mój szef tracił do mnie cierpliwość i bez przerwy zwracał mi uwagę, grożąc, że jeśli nic się nie zmieni, to mnie zwolni, ale nie mogłem nic z tym zrobić. Większość czasu leżałem w łóżku i rozmyślałem o tamtej nocy. Czas mijał, a ja czułem coraz większą potrzebę ponownego spotkania się z tamtą dziewczyną. W końcu nie wytrzymałem i o 2 w nocy pojechałem do opuszczonego domu. Byłem w szale i straciłem nad sobą kontrolę. Na miejscu zastałem tę piękną dziewczynę, jednak tym razem oprócz niej były tam jeszcze 2 inne dziewczyny, które widziałem wtedy w barze. Patrzyły na mnie ponętnie i wszystkie zaczęły mi szeptać, że mnie kochają, aż w końcu odpłynąłem ze szczęścia. Następnego ranka obudziłem się obok obcego mężczyzny. Obudził się chwilę po mnie i zdziwiony krzyknął: "Kim ty cholera jesteś? Co ja robię w tym ohydnym miejscu? Przecież spędziłem noc z gorącą laską." Próbowałem mu to wyjaśnić, jednak ten po chwili upadł na ziemię i nie mógł się podnieść, zupełnie jak ja ostatnim razem. Wtedy poczułem zazdrość. Nikt inny nie może tu przychodzić, one są moje. Od tego dnia każdej nocy odwiedzałem opuszczony dom. Najdziwniejsze było to, że dziewczyny pojawiały się tylko po północy i nigdy nie widziałem, jak wchodzą do domu. Czułem się jak we śnie, a rano zapominałem większość rzeczy poza miłymi urywkami. Po jakimś czasie dom zaczęli odwiedzać też inni mężczyźni. Pewnego ranka obudziłem się obok 2 facetów. Jednym z nich był mężczyzna, którego już wcześniej tam spotkałem. Wściekły z zazdrości krzyknąłem do niego: "Wynoś się stąd", a następnie uderzyłem go w twarz. Wtedy złapał się za serce, upadł na ziemię i zaczął się trząść. Ja i ten trzeci mężczyzna zaczęliśmy panikować, a leżący na ziemi facet po chwili po prostu zmarł. Blondyn zaczął uciekać, krzycząc, że jeśli tu zostaniemy, to zginiemy. Otrząsnąłem się i postanowiłem zadzwonić na policję. Wynosząc ciało, jeden z policjantów powiedział do mnie: "Nie wiem, co tu robiliście, ale chyba nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele osób zginęło w tym miejscu.
Regularnie znajdujemy w tym domu ciała młodych i zdrowych mężczyzn. Zamykamy to miejsce i nawet nie myśl o tym, aby tu wracać. Rozumiemy się? Bałem się o swoje życie, ale nie mogłem przestać. Byłem zbyt uzależniony od tego miejsca i rozkoszy, jakie dawało. Wróciłem więc i założyłem zamki w każdych drzwiach domu. Powtarzałem sobie, że to miejsce jest moje i tylko moje. Spędzałem tam każdą noc i każdy poranek. Codziennie budziłem się sam z poczuciem wstydu i strachu. Wierzyłem jednak, że nie ma dla mnie innego wyjścia i nie mogę tak po prostu przestać. Próbowałem z tym walczyć, ale to było ode mnie silniejsze. Nie mogłem przestać myśleć o tych przepięknych kobietach. Inni mężczyźni również od czasu do czasu przychodzili do domu, agresywnie waląc w drzwi i krzycząc, żebym ich wpuścił. Wtedy brałem nóż i groziłem im, że ich zabiję. To nie działało i rzucili się na mnie, krzycząc, że to ich dziewczyny kochają naprawdę. Zacząłem z nimi walczyć, aż w końcu przestali być problemem. Byłem cały pokryty krwią, ale cieszyłem się, że udało mi się obronić moją oazę. Dni mijały, a moje ciało coraz bardziej przypominało szkieleta. Byłem wrakiem człowieka. Miałem zaniki mięśni i ledwo mogłem się poruszać. Leżałem bezradnie w łóżku od rana do nocy. Nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Żyjąc w tym ohydnym miejscu, złapałem masę chorób i infekcji. W końcu jakiś dziwny płyn zaczął lecieć mi z oczu, nosa i ust, a mój wzrok stał się niewyraźny. Na moje szczęście, nie pamiętam jak, ale w końcu znalazłem się w szpitalu. Lekarz powiedział, że prawie umarłem i prawdopodobnie dzień później byłbym już martwy. Oczywiście dalej próbowałem wrócić do tamtego domu, jednak moja mama wsadziła mnie przymusowo do szpitala psychiatrycznego. Tam każdej nocy płakałem i krzyczałem, błagając, aby pozwolili mi tam wrócić. Gdy z bezradności wyzywałem lekarzy i pielęgniarki, dostawałem zastrzyk, po którym zasypiałem. To powtarzało się praktycznie codziennie. Dopiero po miesiącach zacząłem dochodzić do siebie, aż w końcu wszystko wróciło na właściwe tory. Wróciłem do prawdziwego świata. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, że tamte dziewczyny mnie nie kochały, a jedynie żywiąc się moją energią, powoli mnie zabijały. Po tym czasie kompletnie zapomniałem już, jak wyglądały. Nie miałem ich numerów, ani nic z tym związanego. Po bardzo długim leczeniu w końcu stanąłem na nogi i wróciłem do normalnego życia. Po tym wszystkim nawet nie myślałem, żeby choćby zbliżyć się do tego domu. Słyszałem jednak o mężczyznach, którzy dalej odwiedzali to miejsce. Biedni nieszczęśnicy. Chcę was przed tym przestrzec. Gdy tylko postawisz nogę w tym złym miejscu, nie ma już od tego odwrotu. Tak więc pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek spotkacie te kobiety, nie idźcie z nimi. One nie są prawdziwe. To iluzja, która istnieć będzie tylko w waszych głowach. Do dziś nie mogę zapomnieć tego, co przydarzyło mi się 12 lat temu. Miałem wtedy 20 lat i byłem bezdomny. Większość dnia żebrałem i starałem się przetrwać na ulicy. Pewnego dnia, śpiąc na jednej z ulic, miałem dziwny sen. We śnie potwór z setkami gałek ocznych szedł w moim kierunku. Gdy potwór znalazł się zbyt blisko, krzyknąłem, po czym się obudziłem. Była noc, a moje oczy powoli przyzwyczajały się do ciemności. Nade mną stał jakiś nieznajomy, który pochylił się, a następnie zaczął dotykać mnie po całej twarzy. W końcu krzyknąłem, pytając go, co wyprawia. Ten złożył dłonie razem, po czym zaczął wypowiadać jakieś dziwne, początkowo niezrozumiałe dla mnie słowa. Powiedział coś o świecie, w którym żyjemy i stwierdził, że nie jest on prawdziwy, po czym odszedł. Był ubrany jak mnich i szedł z zamkniętymi oczami. Lekko się przeraziłem, ale byłem na tyle zmęczony i głodny, że nie miałem siły się nad tym zastanawiać, więc położyłem się, aby ponownie zasnąć. Następnego ranka podsłuchałem rozmowę dwóch innych bezdomnych. Wszyscy są cali? Chyba tak, nie słyszałem, żeby dziś kogoś dopadł. Zapytałem, o czym rozmawiają, a ci odpowiedzieli mi coś przerażającego. Podobno w naszym mieście grasował mężczyzna, który każdej nocy wydłubywał nożem gałki oczne bezdomnym. Nazywali go łowcą oczu. Dopiero wtedy zacząłem łączyć wszystkie kropki i zrozumiałem, że mężczyzna, który przyszedł do mnie w nocy, to właśnie łowca oczu.
stało się dla mnie jasne, dlaczego tak wielu bezdomnych nosi bandaże lub okulary przeciwsłoneczne. Mężczyzna nie był mordercą i z tego co słyszałem, nigdy nikogo nie zabił, ale ten fakt wcale nie umniejszył mojego lęku. Pewnej nocy, gdy zaatakował jednego z bezdomnych i wydubał mu oko, ten krzyknął, że wolałby umrzeć, na co napastnik odpowiedział mu, że nie jest to jego celem. Słysząc te opowieści, cały trząsłem się ze strachu. Gdybym tamtej nocy obudził się parę sekund później, prawdopodobnie nie widziałbym dziś na jedno oko. Od tamtej pory trzymaliśmy się razem i każdej nocy organizowaliśmy warty. To było znacznie bezpieczniejsze niż spanie w samotności gdzieś na środku ulicy. Pewnego wczesnego ranka obudził mnie głośny krzyk. Wszyscy się podnieśliśmy i ujrzeliśmy jednego z bezdomnych, tarzającego się z bólu w kałuży krwi. W oddali dostrzegłem uciekającego mężczyznę. To łowca oczu, tam ucieka, krzyknąłem. Parę minut później przyjechała karetka i zabrała rannego do szpitala. Okazało się, że jeden z nas przysnął podczas warty, co wykorzystał napastnik. Opowiedzieliśmy o wszystkim policji, ale mimo to wiedziałem, że nie jestem tu bezpieczny i nie mogę ufać reszcie. Desperacko zacząłem szukać pracy, aż w końcu mi się to udało. Brałem wszystkie możliwe nadgodziny i nareszcie udało mi się wynająć niewielki dom. Parę miesięcy później postanowiłem odwiedzić starych znajomych. Ucieszyli się na mój widok i opowiedzieli mi, że policji udało się aresztować łowcę oczu. Gdy policjanci go przesłuchiwali i pytali, dlaczego to robił, ten powiedział: ludzie nie przestaną być grzeszni tak długo, jak będą patrzeć na świat wyłącznie za pomocą wzroku. A prawdziwy sens życia poznajemy dopiero wtedy, gdy nie dajemy się zwieść pozorom. Dlatego wydłubywałem im oczy, żeby ich oświecić. Mężczyzna wierzył, że pomaga w ten sposób ludziom. On sam też nie miał oczu, sam je sobie wydłubał. Twierdził jednak, że mimo to jest w stanie widzieć świat swoim trzecim okiem. Faktem jest, że mimo bycia niewidomym, doskonale orientował się w terenie. Wtedy przypomniała mi się pewna rzecz. W noc, kiedy pierwszy raz go ujrzałem, dostrzegłem zawieszoną na jego ręce plastikową torbę. Była wypełniona wieloma, okrągłymi przedmiotami. Wtedy myślałem, że to owoce lub jakieś inne jedzenie, jednak prawda była dużo bardziej przerażająca. Do dziś cierpię na bezsenność. Wiem, że łowca oczu siedzi w więzieniu, ale mimo tego wciąż mam wrażenie, że włamie się do mojego domu. Zacząłem spać w okularach, wierząc, że ochronię tym swoje oczy. Chciałbym wymazać go ze swojej pamięci, jednak od tamtego czasu nie było ani jednej nocy, którą przespałbym w spokoju. To historia o dziewczynie, którą poznałem w klubie 3 lata temu. To była dla mnie niezapomniana noc, ale niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Gdy pierwszy raz ją zobaczyłem, nerwowo rozglądała się po sali. Byłem dość nieśmiały, dlatego unikałem kontaktu wzrokowego, jednak chwilę później ta podeszła do mnie i powiedziała: zastanawia mnie, jak brzmi twój głos. Zaczęliśmy rozmawiać, jednak przez cały ten czas wpatrywała się w moje usta, a nie w oczy. Bardzo miło nam się rozmawiało, aż w końcu zaprosiła mnie do siebie. Nie mogłem uwierzyć w moje szczęście. Gdy dotarliśmy do jej domu, ta od razu wyjęła linę. Domyślałem się, co chce z nią zrobić, ale nie zadawałem pytań, nie chcąc psuć atmosfery. Powoli zbliżyłem się do niej, żeby ją pocałować, jednak ta chwyciła mnie za szczękę i powiedziała: nie milcz tak, mów do mnie. Byłem zakłopotany i odpowiedziałem: a chcesz jeszcze pogadać, tak? Ta podeszła do szafki i wyciągnęła z niej nóż, a następnie powiedziała: bardzo podoba mi się, jak do mnie mówisz. Możesz mówić do mnie bez końca. Po czym podeszła do mnie i przyłożyła nóż do moich ust. Zacząłem się pocić ze stresu i nie umiałem stwierdzić, czy to jakaś gra, czy ma w stosunku do mnie złe zamiary. Uśmiechnąłem się i powiedziałem: więc tak się lubisz bawić. Może wcześniej rozgrzejemy moje usta, co ty na to? Jej mina zrzedła, po czym powiedziała: zastanawiam się, czy jesteś dla mnie prawdziwą ucztą, czy tylko zgniłą rybą bez żadnego smaku. W końcu uświadomiłem sobie, że coś jest z nią nie tak, a ja jestem w niebezpieczeństwie. Nie mogłem popełnić żadnego błędu. Zacząłem jeszcze bardziej się pocić i rozmyślałem, jak to rozegrać. Postanowiłem dalej grać i powiedziałem:
Nie sądziłem, że czeka mnie dziś tak cudowna noc z tak wyjątkową kobietą jak ty. Sprawiasz, że moje serce bije szybciej, a ja chciałbym ci to wynagrodzić. Ta zamknęła oczy i uśmiechnęła się, wsłuchując się w mój głos. To była moja szansa, więc wyrzuciłem jej nóż z ręki, a następnie z całej siły uderzyłem ją w twarz. Ta upadła na ziemię krzycząc, a ja postanowiłem upewnić się, że nie jest już dla mnie zagrożeniem. Natychmiast zadzwoniłem na policję, a ci zaczęli przeszukiwać jej mieszkanie. W jednym z pokoi znaleźli trzech związanych mężczyzn. Wszyscy mieli zakrwawione usta i nie mogli prawidłowo się wysłowić. Jak się okazało, wszyscy mieli pocięte języki. To była jej gra. Najpierw upatrywała swój cel w klubie, a następnie zapraszała go do siebie, zmuszając do mówienia jej słodkich rzeczy, po czym okaleczała jego język nożem. Policjanci natychmiast ją aresztowali, a jak się okazało później, zarówno funkcjonariuszy, jak i sędziego bez przerwy prosiła o to, aby powiedzieli jej coś słodkiego. Dzięki Bogu została skazana i trafiła na wiele lat do więzienia. Niestety doznałem tym wydarzeniem dotkliwej traumy i nie byłem już w stanie normalnie rozmawiać z innymi kobietami. Boję się, że gdy wyjdzie z więzienia, ponownie zacznie swoje chore polowanie. Gdy kiedykolwiek zobaczysz ją w klubie, nie odzywaj się do niej choćby słowem. Pracuję w firmie wodno-kanalizacyjnej. Pewnego dnia prowadziłem prace konserwacyjne w kanałach, kiedy nagle usłyszałem dziwny dźwięk dochodzący z jednego z tuneli. Skierowałem więc w tamtą stronę latarkę i wtedy dostrzegłem, jak coś pełznie w moim kierunku. Początkowo myślałem, że to inni pracownicy robią sobie ze mnie żarty, ale to coś poruszało się dość nietypowo. W końcu kreatura zbliżyła się na tyle blisko, że mogłem się jej dokładniej przyjrzeć. Jej ciało przypominało liczbą odnóży i postawą pająka, jednak miało ludzką głowę. Krzyknąłem i zacząłem uciekać na drabinę. Natychmiast zadzwoniłem na policję, a po przybyciu ci zeszli na dół i zaczęli przeszukiwać tunele. Niestety nie udało im się znaleźć tej tajemniczej kreatury. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, trafiłem na informację o pewnym szalonym naukowcu z mojego miasta, który miał obsesję na punkcie owadów. Zaczął eksperymentować na sobie, wierząc, że jest w stanie połączyć swoje DNA z DNA owada. Niedawno zaginął, więc pomyślałem, że być może to właśnie jego widziałem w kanałach. Nikt nie chciał mi jednak wierzyć w to, co widziałem, więc chcąc udowodnić swoją rację, ponownie zszedłem do kanałów. Jakoś przez godzinę przeszukiwałem tunele, kiedy nagle usłyszałem znajomy hałas. Natychmiast wyjąłem paralizator, który wziąłem ze sobą do obrony, a po chwili z ciemności wynurzył się on. Gdy mnie zobaczył, natychmiast na mnie ruszył, próbując mnie złapać. Był bardzo szybki i w końcu mu się to udało. Złapał mnie za nogę i zaczął ciągnąć po ziemi z ogromną prędkością. Walczyłem i próbowałem mu się wyrwać i na całe szczęście pomógł mi w tym paralizator. Kreatura obaliła się na ziemię i zaczęła warczeć, a ja miałem okazję dokładniej przyjrzeć się jej twarzy. Zdecydowanie była to ludzka twarz, a cała skóra kreatury była zielona, z przebijającymi się spod niej czarnymi żyłami. Pytałem kreatury, czym jest, jednak ta, trzęsąc się, próbowała mnie znowu złapać. Ponownie poraziłem ją prądem, aby upewnić się, że jest obezwładniona, a następnie zadzwoniłem na policję. Potwora zabezpieczono i uznano, że jest to zaginiony doktor. Następnie zamknięto go, czekając na dalszy rozwój sytuacji. W zamknięciu kreatura przestała jeść i każdego dnia słabła, więc policjanci wypuścili ją ponownie do kanałów, licząc na to, że dowiedzą się o niej czegoś więcej. Zaczęli ją śledzić, znajdując po drodze wiele ludzkich szczątków bez nóg, aż w końcu dotarli do gniazda, w którym znaleźli profesjonalne narzędzia chirurgiczne. Następnie ponownie zamknęli kreaturę, jednak ta znowu odmówiła jedzenia i niedługo później zmarła. Później ta sprawa została utajniona, a zwłoki potwora zostały poddane badaniom. Parę lat temu pracowałem w biurze w Londynie. Byłem na stanowisku menadżera, a firma zajmowała się głównie pośrednictwem pracy i szkoleniami. Pewnego dnia do biura przyszła kobieta, a recepcjonistka pokierowała ją przez proces uzupełnienia aplikacji. Przedtem musiała jeszcze uzupełnić test na komputerze, który miał sprawdzić jej kwalifikacje i poziom zaawansowania.
Recepcjonistka odeszła, myśląc, że kobieta zacznie test, jednak ta siedziała, patrząc się ciągle w jakiś punkt. Nadeszła godzina zamknięcia, więc recepcjonistka zaproponowała kobiecie, aby przyszła jutro dokończyć ten test. Ta jednak nie reagowała i wciąż patrzyła się w pusty ekran monitora. Zmieszana recepcjonistka przyszła do mnie i poprosiła mnie, żebym poinformował kobietę, że zamykamy, i grzecznie ją wyprosił. Poszedłem więc do niej i powiedziałem, że niestety musimy zamykać, na co ta zapytała, czy możemy porozmawiać na osobności. Zaprosiłem ją do swojego biura, a kobieta nagle zaczęła swój słowotok, mówiąc mi, że jej mąż niedawno zmarł i często ją odwiedza, szczególnie w nocy. Grzecznie jej przytakiwałem, marząc jedynie o tym, aby wrócić do domu i cieszyć się resztą wolnego dnia. Wtedy jednak kobieta powiedziała coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Powiedziała, że jej mąż jest teraz z nami w tym pokoju. Wskazała palcem za moje ramię, a ja natychmiast poczułem nienaturalny, przeszywający mróz. Trzęsły mi się ręce, a pot zaczął spływać mi po czole. Nigdy w życiu tak bardzo się nie bałem. Ledwo udało mi się napisać SMS-a do recepcjonistki z prośbą, żeby natychmiast tu przyszła i wymyśliła coś, aby ta kobieta stąd wyszła. Recepcjonistka weszła do pokoju i powiedziała, że mam bardzo ważny telefon, który nie może czekać. Kobieta powiedziała, że poczeka na mnie, jednak ja dodałem, że biuro i tak jest już zamknięte i nie może tu zostać. W końcu opuściła biuro, a ja poszedłem do ochroniarza i poprosiłem, aby nigdy więcej nie wpuszczał tutaj kobiety. Na szczęście nie było takiej potrzeby i nigdy więcej jej nie spotkałem. Pewnego dnia spotkałem kogoś, kto wyglądał dokładnie tak jak ja. Przyszła mi nawet przez głowę myśl, że to może jakiś mój zaginiony brat bliźniak, o którym miałem nie wiedzieć. Przez parę sekund wpatrywaliśmy się w siebie w ciszy, aż w końcu ten zapytał, kim jestem. Byłem zszokowany i ciężko mi było cokolwiek z siebie wykrztusić. W końcu ta sytuacja mnie przerosła i zacząłem uciekać. Tej samej nocy miałem sen, w którym moje ciało płonęło, a gdy tylko się obudziłem, na moim ciele zaczęły pojawiać się rany. Z czasem robiło się ich coraz więcej. Oddychanie i poruszanie się sprawiało mi coraz większy ból i dyskomfort. Nie wiedziałem, co mam robić, byłem bezradny. Słyszałem, że gdy spotkasz swojego sobowtóra, to zaczynasz powoli umierać. Czy ja umierałem? Postanowiłem udać się z tym do wróżki. Ta nie była zaskoczona moim przybyciem i powiedziała: zostałeś zrodzony przez pomyłkę samego Boga. Teraz Bóg próbuje z powrotem obrócić cię w nicość. Powiedziałem jej, że chcę żyć, jednak ta pokiwała głową i powiedziała, że nie ma na to żadnej szansy. Wróciłem do domu, a tej nocy moje ciało zaczęło wysychać jak umierające drzewo. Moje ciało zaczęło się rozpadać. Nawet lekarz tego nie rozumiał i powiedział, że nie widzi przyczyny tego, co się ze mną dzieje i nie wie, jak to leczyć. Zacząłem krzyczeć z ogromnym żalem do niebios: Boże, stworzyłeś mnie, a teraz próbujesz mnie zabić? Chciałem żyć, więc zacząłem ćwiczyć nawet 6 godzin dziennie. Zdrowo się odżywiałem i suplementowałem. O dziwo, zacząłem czuć się lepiej i zauważyłem, że samo wyniszczanie organizmu się spowolniło. Parę dni później miałem sen, w którym widziałem swojego spalonego sobowtóra leżącego na plaży. Obudziłem się z krzykiem, a gdy poszedłem do łazienki, zauważyłem, że wyglądam znacznie lepiej. Każdego dnia było coraz lepiej, aż w końcu wróciłem do pełni zdrowia. Nie mam pojęcia, co się stało. Czy to Bóg zmienił swoją decyzję? A może był to tylko przypadek? Jedna myśl nie daje mi wciąż spokoju. Co stało się z moim sobowtórem? Czy on w ogóle jeszcze żyje? Około 7 lat temu obudziłem się w środku nocy, a po całym ciele przechodziły mnie ciarki. Moje serce biło coraz szybciej, a wzrok powoli zaczynał się wyostrzać. Wtedy dostrzegłem 7 postaci z nożami stojących nad moim łóżkiem. Ich twarze były pomalowane białą farbą. Dopiero wtedy zrozumiałem, że w tak przerażających momentach człowiek nie jest w stanie wykrztusić z siebie głosu. Nagle wszyscy w jednym momencie przyłożyli mi do twarzy noże. 7 ostrych jak brzytwa noży było zaledwie parę centymetrów od mojej twarzy. Gdybym próbował poruszyć głową choć trochę, nadziałbym się na nie.
Sparaliżowany i bezbronny, rozglądałem się po ich roześmianych i psychopatycznych twarzach. W końcu udało mi się krzyknąć, jednak zaraz po tym jeden z mężczyzn przyłożył mi nóż do ust, dając mi do zrozumienia, że mam przestać. Przez łzy zacząłem pytać, czego ode mnie chcą, jednak ci nie odpowiedzieli, a zamiast tego zaczęli wydawać z siebie dziwne, zwierzęce odgłosy, zupełnie jakby nie potrafili mówić. Nie mam pojęcia, ile trwał ten koszmar, ale w bezradności i strachu w końcu odpłynąłem. Następnego poranka obudziłem się z potwornym bólem głowy, a gdy tylko się podniosłem, zwymiotowałem. Nagle dostrzegłem, że okno mojego pokoju jest rozbite i otwarte. Nie mogłem złapać oddechu, a moje serce biło jak oszalałe. Zakryłem się kołdrą, próbując się uspokoić. Nie mogłem uwierzyć w to, co wydarzyło się minionej nocy. Po kwadransie rozmyślań w końcu postanowiłem zadzwonić na policję. Śledztwo nie było łatwe, gdyż nie miałem żadnych ran, a jedynym dowodem było rozbite okno. Postanowiłem przez jakiś czas pomieszkać u kolegi, ale nawet tam codziennie śniły mi się koszmary. To jednak nie jest koniec historii. Parę tygodni później usłyszałem w radiu, że 60-letnia kobieta z mojego miasteczka zmarła w środku nocy na zawał serca. Jej sąsiad zauważył rozbite okno w jej domu i zgłosił to na policję. Oprócz rozbitego okna, policja nie znalazła żadnych innych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że ktoś inny był zaangażowany w śmierć kobiety. Nie znaleziono również żadnych odcisków palców, a za przyczynę zgonu uznano atak serca. Ja jednak wiedziałem, kto za tym stał. Byłem pewien, że to ci sami ludzie, którzy byli u mnie tamtej nocy. Powiedziałem o tym policji, ale gdy spytali, jak wyglądali mężczyźni, nie byłem w stanie dokładnie odpowiedzieć, gdyż byli pomalowani białą farbą. Śledztwo stało w miejscu, a ja po paru dniach postanowiłem się przeprowadzić. Do teraz prześladują mnie koszmary. Nawet dziś w nocy obudziłem się cały zlany potem. Mam problemy ze snem i po takich koszmarach zazwyczaj nie jestem w stanie już zasnąć. Jest 4 nad ranem, a ja piszę do was tę historię po jednym z takich koszmarów. Wciąż nie wiem, kim byli ci mężczyźni i jaki był ich cel. Mimo tego, że minęło już 7 lat, wciąż pozostaje to dla mnie tajemnicą. Ta historia wydarzyła się 8 lat temu. Miałem 13 lat i wraz z rodzicami mieszkałem w małym miasteczku. Ciężko było znaleźć tu pracę, dlatego oprócz dorywczych prac, moja mama głównie zajmowała się domem, a tata pracował jako kucharz w restauracji. Byłem wstydliwym dzieckiem i nie miałem żadnych znajomych. Od zawsze byłem prześladowany w szkole, gdzie wyzywali mnie od mięczaków i dziwaków. Moją największą pasją były książki. Pewnego weekendowego dnia siedziałem w swoim pokoju. Tata był w pracy, a mama przygotowywała kolację. Ja robiłem coś na komputerze, a ten dzień mijał mi niezwykle szybko. Niedługo później tata wrócił z pracy, a mama zawołała mnie na kolację. Po zjedzeniu przebrałem się w piżamę i umyłem zęby, szykując się do spania. Około 4 nad ranem obudziłem się bez żadnego konkretnego powodu. Nie pamiętam dlaczego, ale coś skłoniło mnie, żeby wyjrzeć przez okno. Wtedy dostrzegłem mężczyznę, stojącego na chodniku przed naszym domem. Był ubrany w długi czarny płaszcz, ciemne spodnie i wysokie czarne buty. Miał na sobie makijaż, a włosy sięgały mu do ramion. Wyglądał na brudnego i zaniedbanego. Widząc go, poczułem zakłopotanie i strach. Co tak wyglądający mężczyzna robił pod naszym domem o tej godzinie? Postanowiłem dalej go obserwować. Po około minucie mężczyzna podszedł do naszego samochodu i próbował otworzyć drzwi pasażera, jednak te były zamknięte. Następnie podszedł do drzwi i zaczął pukać, co oczywiście obudziło moich rodziców. Ci zeszli na dół i otworzyli drzwi. Wtedy usłyszałem głos mężczyzny. Dobry wieczór, przepraszam, że budzę was o tej godzinie, ale potrzebuję pomocy. Zgubiłem się i krążę tak od paru godzin. Mógłbym wejść i napić się szklanki wody? Rodzice byli zakłopotani, ale mimo to zgodzili się, po czym usłyszałem dźwięk zamykających się drzwi. Postanowiłem zakraść się i zobaczyć, co robią. W trójkę siedzieli przy stole i rozmawiali. Rodzice wypytywali go, gdzie mieszka i czy ma jakąś rodzinę. Po chwili rozmowy mężczyzna zapytał moich rodziców, czy mogliby dać mu 5 minut dla siebie,
chwilę odpocznie i sobie pójdzie. Ci się zgodzili i wyszli z jadalni, a wtedy mężczyzna wyciągnął rękę i chwycił klucze do samochodu, które następnie schował do kieszeni. Gdy tylko to zobaczyłem, krzyknąłem: mamo, tato, on zabrał kluczyki od auta. Zaskoczony mężczyzna natychmiast ruszył w kierunku wyjścia, odpychając po drodze moich rodziców. Szybko pobiegłem na górę, aby wyjrzeć przez okno. Mężczyzna wszedł do auta od strony pasażera i zamknął za sobą drzwi. Moja mama pobiegła za nim, po czym uderzając w szybę zaczęła go wyzywać. Ten jednak szybko przesiadł się na miejsce kierowcy, po czym odjechał. Tata od razu zadzwonił na policję, a ci przyjechali po około 15 minutach. Mimo dokładnego opisu, do dziś nie znaleziono ani jego, ani auta. Dobrze, że ten psychol był tylko zwykłym złodziejem i nie miał wobec nas gorszych zamiarów. Niedawno skończyłem liceum i poszedłem do swojej pierwszej pracy, ale już po zaledwie paru tygodniach znalazłem lepszą ofertę zatrudnienia w konkurencyjnym sklepie. Pierwsze dwa tygodnie były super, a później poznałem Artura. Artur miał 63 lata i często opowiadał o swojej służbie w wojsku. Stwarzał pozory naprawdę miłego i sympatycznego człowieka, jednak po jakimś czasie czuć było od niego nieprzyjemny zapach. Niedługo później zaprosił mnie i innych pracowników na swoje urodziny. W jego domu unosił się ten sam zapach, tylko jeszcze bardziej intensywny. Usiedliśmy do stołu, a Artur podał nam do jedzenia coś, co wyglądało jak zupa pomidorowa, jednak tak nie smakowało. Wracając do domu zacząłem być senny, aż w końcu odpłynąłem za kierownicą. Następnego ranka obudziłem się w szpitalu. Przy łóżku stali moi rodzice, a mama była cała zalana łzami. Po chwili do pokoju wszedł lekarz, powiedział, że miałem wypadek i mam złamaną rękę. Przypomniałem sobie o zupie Artura i poprosiłem lekarza, aby zadzwonił na policję, a kiedy przyjechali, powiedziałem im o swoich podejrzeniach wobec Artura. Gdy ci dotarli do jego domu, zastali go jedzącego ludzką rękę. Natychmiast został aresztowany. Jak się później okazało, Artur był seryjnym mordercą. Za swoje zbrodnie został skazany na dożywocie. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, jak tak miła osoba mogła być takim potworem. To wydarzyło się dokładnie 25 lat temu. Zrezygnowałem ze studiów i zacząłem rozglądać się za jakąś pracą. Było to jednak znacznie cięższe, niż mi się początkowo wydawało. Bez wykształcenia nie miałem zbyt dużego wyboru, ale w końcu udało mi się znaleźć etat na stacji benzynowej przy drodze numer 52. Stacja mieściła się na odludziu, a do najbliższego miasteczka było 30 km. Właściciel był cichą osobą, wiecznie zajętą samym sobą. Pewnej nocy, dokładnie 15 sierpnia, szef wyszedł, zostawiając mnie samego na nocnej zmianie. Noc była cicha i spokojna, jednak w pewnym momencie drogę otoczyła gęsta mgła. Nagle do środka wszedł mężczyzna, mimo tego, że nie widziałem ani nie słyszałem żadnego samochodu. Każdej nocy na stację przyjeżdżało paru klientów, jednak nigdy wcześniej nie pojawił się ktoś, kto nie przyjechał na to odludzie samochodem. Zacząłem myśleć, że mężczyzna przeszedł pieszo 30 km, jednak przypomniałem sobie, że nieopodal jest opuszczony budynek. Być może był bezdomnym i znalazł tam dla siebie miejsce. Gdy podszedł do kasy, zapytałem, w czym mogę pomóc, jednak ten milczał, wpatrując się w półkę z papierosami. W końcu zapytałem, czy chce paczkę, na co ten odpowiedział, że tak. Było to jedyne słowo, jakie od niego usłyszałem tej nocy. Zapytałem, czy to wszystko, na co ten pokiwał twierdząco głową, jednak zamiast zapłacić, ten zwyczajnie odwrócił się i ruszył do wyjścia. Zacząłem do niego krzyczeć, zwracając mu uwagę, że nie zapłacił, jednak ten nie reagował. Gdy tylko wyszedłem za nim na zewnątrz, owiało mnie mroźne powietrze, nietypowe dla tej pory roku. Ujrzałem mężczyznę we mgle, przechodzącego na drugą stronę drogi, którą w tym samym czasie jechała rozpędzona ciężarówka. Zacząłem do niego krzyczeć, próbując go ostrzec, ale ten nic sobie z tego nie robił. Nagle zatrzymał się, odwrócił w moim kierunku i wpatrując się we mnie, powoli uniósł lewą rękę, wskazując na mnie palcem. Nie miałem jak zareagować, gdyż parę sekund później ciężarówka wjechała w mężczyznę. Myślałem, że gdy otworzę oczy, zobaczę martwe ciało, jednak tak nie było.
Nie widziałem nawet odjeżdżającej ciężarówki, tak jakby zapadła się pod ziemię. Na pustej drodze leżała jedynie paczka papierosów. Stałem przez chwilę bez ruchu, próbując zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. Byłem pewien, że nikt mi w to nie uwierzy. Zamknąłem stację i wróciłem do domu. Tej nocy próbowałem zasnąć przy zapalonym świetle. Nad ranem dostałem telefon, którym księgowa poinformowała mnie, że właściciel stacji benzynowej zmarł w wypadku samochodowym. Podobno jakiś pieszy wyszedł mu na środek drogi, przez co ten zmuszony był go ominąć i uderzył w betonowe bariery. Parę dni później syn właściciela zamknął stację. Pewnego dnia natknęliśmy się na siebie, a ten zaczął wypytywać mnie, czy wiem coś o śmierci jego ojca. Pokręciłem głową i odszedłem bez słowa. Wiedziałem, że i tak mi nie uwierzy. Postanowiłem przeprowadzić się do Nowego Jorku, gdzie w końcu skończyłem studia i dostałem pracę jako psychiatra. Stwierdziłem, że chcę pomóc ludziom przechodzić przez różne traumy, podobne do tej, która spotkała mnie. Nigdy nikomu o tym nie mówiłem, ale minęło już tyle lat, że teraz jest mi to obojętne. Do dziś wspominam mężczyznę, który odwiedził stację w środku nocy. Nie wiem, kim lub czym był, ale mam nadzieję, że jego dusza w końcu odnalazła spokój. To wydarzyło się w 2011 roku, kiedy miałem 11 lat. Przyjechałem odwiedzić swoją rodzinę w Polsce, gdyż na co dzień mieszkam w Norwegii. Byłem bardzo podekscytowany wyjazdem. W końcu nie byliśmy w Polsce od paru lat. Na miejscu już od wejścia niesamowicie cieszyłem się, widząc członków rodziny. Mieszkali w dość nowym apartamentowcu. Gdy weszliśmy do środka, powitali nas pozostali, w tym moja kuzynka, która miała wtedy 13 lat. Siedzieliśmy i gadaliśmy w jej pokoju, a dorośli siedzieli w salonie przy stole. Zaproponowałem, żebyśmy poszli na plac zabaw, na co ta chętnie się zgodziła. Następnie poszliśmy zapytać o zgodę rodziców, którzy nie mieli nic przeciwko. Dodali jedynie, żebyśmy nie siedzieli tam za długo, bo zaraz będzie ciemno. Na zewnątrz było bardzo zimno, ale nie przeszkodziło nam to w świetnej zabawie. Byliśmy tam przez jakieś 30 minut, po czym zaczęliśmy wracać. W drodze powrotnej nagle dostrzegłem coś za drzewem. Powiedziałem o tym kuzynce, a ta była równie przerażona co ja. Ktoś lub coś patrzyło na nas zza drzewa. Po jakichś 10 sekundach ciszy nagle ten ktoś ruszył w naszym kierunku. Cali trzęśliśmy się ze strachu. Był to mężczyzna z krwiście czerwonymi oczami i bez ręki. Wpatrywał się w nas bez mrugania, a po chwili szeroko się uśmiechnął. Staliśmy z kuzynką sparaliżowani, bojąc się, że mężczyzna chce nam zrobić krzywdę. Ten, zbliżając się do nas, nagle skręcił i odszedł. Natychmiast zaczęliśmy uciekać, a gdy dotarliśmy do mieszkania, trochę się uspokoiliśmy. Rodzice nam nie uwierzyli i myśleli, że robimy sobie z nich żarty. Z biegiem lat zacząłem jednak myśleć, że być może był to jakiś żartowniś, który chciał przestraszyć niewinne dzieci.